Cześć, siemanko moi drodzy, witam was jakże bardzo serdecznie i chciałbym was w przedświątecznym okresie ostrzec przed pewną rzeczą. Dość dawno nie było takich filmików na tym kanale, a mianowicie doszło do sytuacji, w której to złodzieje wykorzystują kolejny patent już drugi rok z rzędu, polegający na tym, że rozsyłają wiadomości do tak ludzi przypadkowych, do ludzi, których numery gdzieś tam znaleźli, czy to na Elixie, czy wykupili bazę danych, różne są do tego drogi, w których mamy tak informacje taką, jaką macie tutaj w tle, czyli wysyłka na twój adres jest droższa, proszę dopłacić 2 zł i podany jest oczywiście link pod rygorem anulowania zamówienia. No i cóż, każdy z nas przed świętami zamawia 1, 2, 3, 15 paczek, zależy od wielkości rodziny, od rodzaju prezentów, od tego, jak organizujemy święta, dokąd się udajemy. I w pewnym momencie tak, kiedy jest natłok tych paczek, nawet nie chce nam się sprawdzać dość często, no dobra, 2 zł dopłacić mogłoby się wydawać żaden problem, każdy z nas byłby w stanie to zrobić, oby tylko, szczególnie teraz w ostatnim tygodniu dotarły te prezenty i nie doszło do jakichś tam poważnych problemów. Tak więc ludzie są w stanie to zrobić, robią to. A do czego prowadzi ten link? Niestety do strony, która właśnie przypomina PayU lub inne serwisy transakcyjne i bezpośrednio tak kieruje nas na stronę banku. Logując się na stronę banku dochodzi do takiej sytuacji, w której to my na ekranie smartfona, zazwyczaj tak, bo z SMS-a to klikamy, zobaczymy ekran ładowania, ekran jakichś tam problemów, proszę czekać i zazwyczaj nic więcej, co wydawało się najzwyklejszymi problemami technicznymi banku. Jednak sytuacja jest zgoła odmienna, bo w tym czasie pod przykrywką tego ekranu ładowania tych problemów technicznych numer konta oszusta jest dodawany jako numer zaufany. Tak więc tak, klikając drugi, trzeci raz, mając pewne problemy, gdy wydaje nam się, że bank ma przerwę ze względu na to, że zbyt dużo ludzi siedzi w tej transakcji, oszust czyści nasze konto. Tak, numer konta zaufany jest po to, żeby można było wykonywać przelewy bez kodów jednorazowych, bez kodów SMS, bez innych tego typu zabezpieczeń. No i faktycznie wielu z nas korzysta tak do przelewów między własnymi kontami, do przelewów gdzieś tam rodzinnych, ewentualnie do płacenia za regularne rachunki. Wiemy, jak to działa. Przynajmniej większość wie. Tak więc cóż, jeżeli chcecie zachować swoje pieniądze, broń Boże, nie klikajcie w takie linki, zgłaszajcie to czy to do firmy kurierskiej, czy nawet na policję. Jeżeli macie czas, wysyłajcie mailowo, wszędzie udostępniajcie zresztą ten filmik albo ten sposób tego SMS-a w tle. Przekażcie to znajomym. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę, życzę wesołych świąt, aby wasze pieniądze były bezpieczne jak najdłużej. Dzięki, na razie, do usłyszenia.